błazen. To jest ktoś, kto śmieje się do życia, kto śmieje się z wyzwań, z tego wszystkiego, co innych może martwi, bo on wie, że w połączeniu z energią wyższą, w pełnym zaufaniu w tą energię, jest w stanie wszystko zmienić i przemienić. Dlatego ma tą radość w sobie. Zwróć uwagę na tej karcie błazna, już tyle razy, żeśmy ją omawiali. Jest widoczny tygrys. My w tym czasie jesteśmy w tym roku tygrysa i tygrys strachu kąsa go w nogę. Ten element pojawia się w kartach tarota dość często. Mamy również, pamiętasz, jedną z innych kart, którą żeśmy już kiedyś omawiali, gdzie również ten tygrys występuje, gdzie księżniczka buław, czyli księżniczka ognia, jak gdyby uwalnia się również od tego tygrysa, czy włada tym tygrysem. I tygrys w tym roku tygrysa pokazuje ci również swoją prawdziwą twarz, tą prawdę. Prawdę, która czasami może rozczarować i która czasami może bardzo boleć w sercu. Dlatego ten rok i to, że spotykamy się dokładnie w roku tygrysa na ceremonii o numerze 202, gdzie tak króluje ta arcykapłanka i również jest wokół nas tak intensywnie obecna, to ten rok tygrysa jest takim przełomem dla każdego z nas i dla ciebie i dla mnie, może w jednej dziedzinie życia, może w wielu. I to ma dla ciebie ogromne znaczenie, że dzisiaj mamy tą ceremonię 202, gdzie występuje znów błazen i ten tygrys kąsa go w nogę. Może dokładnie tak w twoim życiu. W tym roku ktoś albo coś kąsa cię w nogę. Kim się rozczarujesz? Zobaczysz prawdę, zobaczysz czyjąś prawdziwą twarz, której może nie chcesz, albo jest to dla ciebie takim zaskoczeniem, że coś takiego może w kimś mieszkać, ale jest to również ogromne wyzwanie i ogromna szansa na zmianę i przemianę, bo albo gdy zobaczymy czyjąś prawdziwą twarz, to nagle widzimy kogoś z innej perspektywy i możemy pogłębić ten związek, albo możemy zobaczyć czyjąś prawdziwą twarz i się rozczarować i podjąć decyzję o tym, że ta osoba nie ma już miejsca w naszym życiu. Może być i tak, i tak. Czyli przyjmij tą symbolikę tego błazna i zwróć uwagę, że ta symbolika jest również ukryta w trylogii, w mojej powieści o Mariam Salis, gdzie władca Mrocznych Gór ma maskę, ma zakrytą twarz i nagle, gdy bohaterka widzi go bez tej maski, poznaje również jego prawdziwe oblicze, jego prawdziwy charakter, poznaje tą prawdę i wtedy decyduje się, czy iść z nim razem dalej, czy też nie. To jest symbolika, która jest ukryta pomiędzy wersami w całej powieści i tak samo dzisiaj w naszej ceremonii mamy tego tygrysa, który kąsa w nogę błazna, chce go zatrzymać, ale chce mu również pokazać prawdę i błazen musi zdecydować, czy widząc tą prawdę, nie żyjąc już w iluzji, nadal ma to zaufanie w siłę wyższą, czy też nie.